kutanda, 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 enya kutanda, kutanda, eh, enya kutanda, 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 enya kutanda, kutanda, eh. Uczucia nadają życiu kolor. Bez uczuć życie nawet nie jest czarno-białe, jest po prostu szare. Tematem listopadowego spotkania wolontariatu misyjnego były uczucia, przyjemne i nieprzyjemne w przeżywaniu. Zupełnie inne uczucia budzą się w nas przed wyjazdem na misję, a inne w czasie pracy w kraju misyjnym. W zrozumieniu tego pomogły nam warsztaty psychologiczne. Najpierw jest ten czas przygotowania na misję, kiedy sobie wyobrażamy różne rzeczy i lęk i różne uczucia budzą nam się w związku z wyobrażeniami. Z tego ważne, żeby mieć świadomość. Po czym jak następuje, tak trochę jak było też mowa, jak następuje, dostajemy bilet do ręki, bardzo często pojawiają się zupełnie inne uczucia, dużo silniejsze, na przykład panika, nadzieja, żal, bardzo różne, czy złość. Więc ten moment wyjazdu to jest też moment, tak jak mówiłam, straty. Moment straty, dlatego że tracę ludzi, kulturę, miejsce, z którymi jestem na co dzień, tracę na chwilę te więzi, czy je lubię, czy nie, ale je tracę. Tracę coś, w czym się czuję chociaż trochę bezpiecznie, więc bardzo dużo uczuć z tym związanych, właśnie z tym przejściem od kultury do kultury, z utratą. Po czym w trakcie pobytu są też tak dwutorowo, bo z jednej strony to może być fascynacja, zachwyt, szczęście, radość, a z drugiej strony to może być rozczarowanie, może być bardzo dużo smutku, może być bardzo dużo złości, może być powrót do tego, z czym mamy kłopot w ogóle w życiu. A co po powrocie z misji? Wtedy również możemy spodziewać się bardzo silnych, czasem niespodziewanych uczuć. Po czym jak następuje powrót, to jest też bardzo trudne, bo to znowu jest strata, znowu jest zmiana kultury. Stracimy ludzi, z którymi żeśmy się związali, teraz tracimy i wracamy do czegoś, co nam się podobało albo nie. To jest bardzo trudny przeskok i po powrocie tak naprawdę to nie jest to, że my po kilku dniach czujemy się dobrze. Nie, to czasami może trwać naprawdę kilka miesięcy, zanim się zaadaptujemy do nowej sytuacji, do powrotu, do tego, że myśmy się zmienili na misji i wracamy do środowiska, które oczekuje tamtej osoby, która wyjechała, a może już być inną, ale też my możemy tak myśleć, że ci ludzie, do których wracamy, się nie zmienili, a może się okazać, że oni się zmienili. Uczucia pomagają nam poznać siebie nawzajem. Uczucia związują nas ze sobą, są klejem, który tworzy przyjaźnie, szlachetne i dojrzałe relacje. Ktoś, kto nie mówi o swoich uczuciach, nie pozwala się poznać. Wspólna zabawa to jeden ze sposobów wyrażania swoich uczuć. Znajomość uczuć to podstawa do pracy nad sobą. Jednym z uczuć jest sympatia, którą czujemy wobec wolontariuszy, którzy aktualnie pracują na misjach w Zambii, Peru i Wenezueli. W tym roku, jak co roku, w listopadzie przygotowujemy paczki na Boże Narodzenie dla wolontariuszy, którzy są już poza domem. I aby im się ciepło zrobiło na sercu, to dajemy im słodkości, budynie, kiśle, czekolady, pierniki. Kartki świąteczne i prezenty to proste oznaki przyjaźni, przywiązania, a nawet tęsknoty do młodych misjonarzy. Robię kartkę dla Judytki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Będzie choineczka, jeśli wyjdzie. O tym, jakie uczucia przeżywa się na misjach, najlepiej wiedzą ci, którzy właśnie z nich wrócili. Ilona Kaczmarek i Krzysztof Karłuk przez rok pracowali w Zambii, w Lufubu.
Na pewno nie możemy sobie założyć, że jakichś uczuć na misjach nie będziemy przeżywać. Tak samo jak przeżywamy bardzo różne cały wachlarz emocji w Polsce, tak samo będziemy przeżywać je na misjach. Od złości po radość, gniew, smutek, tęsknotę. Ja myślę, że problemem nie jest to, że te uczucia się pojawiają, tylko problemem jest to, że często na misjach nie wiemy, jak sobie z nimi radzić. Będąc tutaj w Polsce, mam jakieś sposoby, strategie radzenia sobie z emocjami, z naszą złością. Wiemy, czy możemy, nie wiem, iść na spacer, czy zjeść czekoladę na smutek, czy odwiedzić rodzinę, pogadać z przyjaciółmi i tak dalej. Ja myślę, że problem na misjach jest to, że nagle znajduję się z moimi uczuciami w miejscu, którego totalnie nie znam. I na początku bardzo się tego szuka, tak? Co ja mam zrobić z swoją złością, gdzie mam jakoś przeżyć swoją radość, swój smutek. I całe szczęście, my mamy to szczęście, że mamy Boga. I ja myślę, że to nas bardzo na misjach ratuje, żeby nauczyć się tego, że Bogu można oddać każdą emocję, każde uczucie i On na pewno wszystko uporządkuje. Na misji pojawiają się różne uczucia. Wiadomo, że większość z nich, duża większość jest pozytywnych, jest to radość i szczęście. Natomiast bywają też takie dni ciężkie, kiedy prawda, dzieci jakby mają gorsze dni, powiedzmy, wchodzą na głowę, że tak powiem, dla wolontariusza. No i ciężko w takim dniu jest się pozbierać, jakby pojawia się złość, jakieś poczucie takiej bezradności. No i myślę, że wtedy jest bardzo ważna modlitwa. I też miałem taki sposób na takie sytuacje, że po takim właśnie ciężkim dniu sobie siadałem i myślałem, że wyobrażałem sobie, że następnego dnia jestem już w Polsce i jak bardzo będzie mi brakować właśnie tego, że tych dzieci już, po prostu te dzieci mi na tą głowę nie wchodzą. I dopiero teraz właśnie, jak wróciłem już do tej Polski, no to było bardzo dobre, bo teraz właśnie widzę, jak bardzo mi tego brakuje. Salezjański Ośrodek Misyjny przygotowuje młodych ludzi także do wyjazdów na misje krótkoterminowe. Justyna Kowalska i Aleksandra Przęczka przez 2 miesiące pracowały na misji salezjańskiej w Namibii. Na spotkaniu listopadowym podzieliły się swoimi wrażeniami. Więc pracowałyśmy w miejscowości Rundu, to jest na granicy z Angolą, na samej północy Namibii. I w sumie miałyśmy różnorakie obowiązki, bo rano prowadziłyśmy przedszkole dla dzieci, dla najmłodszych, a później po południu schodziła się młodzież, można powiedzieć, i dzieci z okolicznych wiosek i miałyśmy dla nich coś w rodzaju oratorium. Dodatkowo w sobotę i niedzielę grupki takie katechetyczne w parafii i to były obowiązki, które były jakby takimi stałymi obowiązkami, no a oprócz tego jakby starałyśmy się same znaleźć jakieś takie inne pola służby i pomocy w odpowiedzi na konkretne potrzeby placówki. Gapi. Nała. One. Nała. Zaprezentowałyśmy powitanie namibijskie. Na początku nie rozumiałyśmy, o co w tym chodzi i kiedy ktoś do nas mówił Gapi, bo odpowiadałyśmy Nała i szłyśmy sobie do przodu. Po miesiącu zorientowałyśmy się, że im więcej tych mruknięć i stęknięć, tym powitanie jest bardziej uprzejme. Gapi. Nała. One. Uczucia pomagają nam poznać Boga i Jego wolę. Bóg mówi do nas przez uczucia,
ale także zły duch wykorzystuje nasze uczucia, aby nas wprowadzić w pułapkę własnych uczuć. Dlatego tak ważne jest porządkowanie świata swoich uczuć. Wejście w nieuporządkowane uczucia jest początkiem nawrócenia. Dlatego najważniejszym miejscem w ośrodku misyjnym jest kaplica, w której Jezus przemienia nasze uczucia i całe życie. Spotkania zawsze wnoszą w moje życie coś nowego. Powiem szczerze, że przez miesiąc tęsknię za nimi. Czuję taką iskierkę w sercu, rozpaloną. Czuję jednak bliżej się Boga i ludzi też. Czuję się lepsza. Odczuwam wielki spokój, radość, że tu byłem i jak najbardziej czekam na kolejne spotkanie. I po całym spotkaniu naprawdę czuję wielką radość i nie chcę stąd wyjeżdżać.